Witamy serdecznie, jak wam dzień obiecałem, dobry. Jestem dzisiaj u Baty. Ostatnio były o ogórkach, obiecaliśmy, że będą pomidory, więc lecimy z pomidorami. Pomidory będziemy dzisiaj kisili, ale o tym za chwilę. Na początek kilka pytań do Beaty o pomidorach. Dobra Beata, to powiedz mi może tak od początku zacznijmy, skąd się wzięły te pomidory? No właśnie, zadam ci to pytanie. Wiesz skąd się wzięły pomidory? No nie wiem, Włosi lubią pomidory, może stamtąd? Nie stamtąd. Pierwsi byli Aztekowie i Inkowie. Aztekowie obecni Meksykańczycy, a więc to z Ameryki Środkowej pochodzą pomidory. Tutaj jest akurat odmiana tracolula meksykańska, odmiana pomidora. Mhm. Bardzo smaczna, lubimy ją bardzo. I to byli pierwsi, którzy rozpoczęli uprawę. Czy wiesz może jaki kolor miały pomidory pierwsze? No nie wiem, czerwone, wszystkie są czerwone. Ciemne, to może jakiś ciemny kolor? Nie, pierwsze były zielone. Potem były żółte, nazywały się złote jabłko, stąd też nazwa pomidoru. No kurczę. A teraz już mamy do wyboru, do koloru kilkanaście tysięcy odmian. To ile tych odmian teraz jest? Teraz jest około 14, trudno powiedzieć ile, 7 tysięcy zarejestrowanych, więc nie starczy nam życia, żeby wszystkie zjeść. No jasne. Ale co roku staram się tych 50 odmian spróbować. No to sobie policzymy później, ile to lat potrzebuje, żeby te wszystkie odmiany wypróbować. Tak, bo matematyka wchodzi, tak. No i super. No. Powiedz mi, widzę, że tak liście masz poobrywane dosyć wysoko, co tu chodzi z tym wszystkim? Liście muszą być obcinane stopniowo. Obcinane czy obrywane? I obcinane, i zależy. Jak wchodzę z ręką, to obrywam ręką. Jak wchodzę z nożycami, obcinam nożycami. To zależy, co mam przy sobie. Więc pierwsze liście na dole obrywamy wtedy, kiedy utworzy nam się pierwsze grono. Wtedy usuwamy wszystkie liście na dole. Grona do tego grona pierwszego? Do grona pierwszego, tak. Aha, i resztę zostawiamy. No. Później nam się tworzy drugie piętro. Usuwamy pomiędzy pierwszym a drugim. Możemy ewentualnie tam jednego liścia usunąć. To też powoduje przyspieszenie dojrzewania. Słońce dociera. Również tu jeszcze też jest przede wszystkim etylen, czyli hormon roślinny, który działa na dojrzewanie. To jest, znajduje się w roślinie w każdej części, w łodygach właśnie. I też, dlatego jak jeden pomidor zaczyna nagle dojrzewać, mówimy, zapala się. Jak kiś się zapala, to wiemy, że zaraz zacznie wszędzie, ponieważ już hormon rozchodzi się będzie po całym tunelu. Po całym kiściu. I tak stopniowo usuwamy te liście co piętro, kiedy już widzimy, że grono już jest zawiązane ładnie. Jest takiej wielkości, no, czy 5 złotówki mniej więcej, aż do góry. No później, jak już mówię o obcinaniu, ogławiamy gdzieś przy około 7-8 gronie, bo później i tak już nie zdążą wytworzyć się owoce. W październiku po prostu już nie zaczerwienią. No nie zapalą się. Nie zapalą się. Jeszcze jedna sprawa. Mówisz 15 tysięcy odmian, wchodzę do sklepu, a tam są dwie odmiany pomidorów. Skąd brać te pomidory i w ogóle, czy kupować w markecie, czy gdzie to kupować, te nasiona znaczy się, wiesz? Nasiona. To wchodzę i patrzę, że są dwie odmiany, albo jedna odmiana, to już całkiem jest. Albo są tylko te szery, malutkie, koktajlowe i jakaś tam większa odmiana i no i więcej nie ma tych rodzajów pomidorów. Gdzie to szukać w ogóle? To znaczy ja bym nie zachęcała może do takich wielkodyskontowych sklepów, tylko bym zachęcała, żeby chodzić do sklepów ogrodniczych. Bo w sklepach ogrodniczych mamy wybór, pod zatem sprzedawcy w sklepach ogrodniczych mają bardzo dużą wiedzę i tam znajdziemy takie firmy czy odmiany, których nie spotkamy gdzieś na co dzień. Ja kupuję nasiona profesjonalne z certyfikatem, ale też się pokuszam. Mam w jednym tunelu tylko i wyłącznie niekrzyżowane odmiany, o czym chyba wcześniej wspominaliśmy. Poprzednie firmy. Tak, i te sprowadzam z różnych stron świata. Najłatwiej ze wschodu Polski, ale właśnie Meksyk, Chile, to są te miejsca, gdzie te pomidory, że tak powiem, zaczynały. Stany Zjednoczone i tam możemy naprawdę zobaczyć się fajne nasiona, które już od kilkuset, kilkudziesięciu lat są niezmieniane i te same powtarzają te same cechy, co ich rodzice. Gdzie tu przez 5-6 lat one po zebraniu są cały czas takie same i możemy je wysadzać, przedłużać im okres bytności, tak jak mówię, wnukom, żywotność. Prawnukom przekażesz swoje pomidorki, nasiona w spadku powiesz, dziadek wam daje złoto, tak? No. O, może być tak, kurczę. Będziesz pamięci dobre ich zawsze, tak. A powiedz mi teraz tak, no dobra, mam już nasionko, co z tą glebą? O, to też bardzo ważne jest nasiono, ważne jest gleba. Glebę szukamy jak najbardziej sprawdzonych firm znowu. Musi być sucha, żadna tam przemoczona. Nie może mieć żadnych patogenów.
Więc tutaj proponuję też poszukać trochę się, też znowu sklepy ogrodnicze, popytać się, jaka będzie najlepsza ziemia, podkład, gdzie będziemy wysiewać nasze pomidory. I tutaj pomidory, bo widzę, że są różne terminy. Pomidory ja wysiewam 20 marca mniej więcej, zależy jaka jest pogoda. Ale to do tunelu czy...? Nie, do multiplatów najpierw. I one czekają dopiero jak przesadzam, kiedy już wypuszczą liścienie i liść właściwie, przesadzam już do P9, do takich pudełek, do takich doniczek. Znowu w sprawdzoną ziemię, znowu musi być zdrowa ziemia. No i tam sobie powoli dojrzewają, bez przyspieszania, bo najlepsza sadzonka, jeśli ktoś produkuje albo kupuje, to jest taka, która ma 20 cm. Krępa, niska, zwarta. I mocno zielona, co? No zielona. Nie jakaś tam blada. Nie, blada nie, bo blada jest pewnie, podejrzewam, że wyciągnięta albo nawożona. Te wysokie, takie piękne, wysokie sadzonki, one nie dadzą już tyle owoca, co powinny dać. Niziutka, ona jest najlepsza, ona sobie spokojnie dorośnie. W ziemi wkładamy ją do gleby później. Znowu gleba dobra, zbadana najlepiej, no cały czas. To jest jak karmimy małego noworodka, tak? Wszystko wyparzamy, sprawdzamy. To samo jest z nasionami. Do gleby i wtedy liczymy, zależy od odmiany pomidora, te 70-80 dni i mamy owocowanie. Od wysadzenia do gleby już stałe, na stałe. No dobra, to już mamy sadzonkę, wiemy skąd wziąć nasiona. Powiedz mi teraz, jakieś choroby występują na pomidorach. Wiem, bo sam mam pomidory i w tym roku zmieniłem miejsce, w którym stoi tunel i problem po prostu jakby odszedł w zapomnienie, a w poprzednim miejscu, gdzie mieliśmy przez 3 lata, to no, ostatni rok był tragiczny i no i to jakaś się zaraza do tego dostała, nie wiem, sucha znielizna, to tam to jest mniejsze o to, ale takie czarne się zaczęły robić. To zaraza. Tam wszystko żeśmy po prostu później już wyrzucali pod koniec sezonu, nie? Tam już nic nie szło uratować. Sucha znielizna zaczyna się od kwiata, to jest to, że na tych dupkach ma takie czarne i to nie jest choroba. To jest tylko nieestetyczne. Odcinasz to i możesz to zjeść, bo jest nawet słodsze czasami niż zwykłe. To jest sucha znielizna, natomiast ona się pojawia już w kwiecie, bo jest tak, albo nierównomierne podlewanie sucho-mokro. Druga sprawa też brak wapnia w ziemi. To też znowu trzeba by było zbadać ziemię w marcu. Dokładnie. Kwestia jest też też temperatura wysoka. Też może się pojawić sucha znielizna. I u mnie też się pojawia. Teraz na wyższych piętrach w innej odmianie mam parę gron, które po prostu mają te czarne dupki, ale to tam się tym nie przejmuje. Także tutaj to co do chorób, no z chorobami, no to jest... jest ich bardzo dużo, trudno jest odróżnić, bo widzę jak w internecie ludzie piszą, pytają, jak są błędne też podawane odpowiedzi. Musimy posprawdzać po liściu, bo nie ma co wpadać w panikę, jak na dolnych liściach pojawiają się takie fioletowe, nieraz takie zaciągnięcia fioletowe na dolnych. To jest brak fosforu, to nic takiego. Albo przemarznięcie rośliny, bo to jednak ona na początku wysadzana w maju mógł ją złapać przemrozek, więc tym się nie ma co przejmować. Antarktoza też się pojawia, ona też na dolnych liściach się pojawia, ale jak za szybko obetniemy dolne liście, to nie zauważymy tej choroby. Bo ona później. Czyli nie śpieszmy się z obrywaniem dolnych liści. Tak. Po nich stwierdzimy, czy tam jakąś choroba nas się zaczyna. Poczekajmy, aż te grona się wytworzą, jak uznamy, że już czas, bo to też obcinanie liści też jest ważne dlatego, że jest cyrkulacja powietrza, jest przewiew i one wtedy mają ten oddech, tak? Ja myślę, że ty może w tym roku po prostu zacząłeś rozmawiać ze swoimi pomidorami. Bo pod tunelem jest tak, że nie ma CO2. Jest go bardzo mało. A jak idziesz i mówisz, dzień dobry mój pomidorku, nie wiem, czy masz maliniaka, mówisz, cześć maliniaka. No mamy tam kilka rodzajów. No. Jakiekolwiek. I mówisz, witasz się z nim, to mu chuchasz dwutlenkiem węgla, on się poprawia i lepiej rośnie, tak? Więc rozmowa z roślinami jak najbardziej. Ja jak bywam często, to one lepiej wyglądają niż jak... Czyli najlepiej stolik, tam sobie usiąść z kumplami, w karty pograć i na razie. Tylko nie palcie papierosów, bo... To szkodzi, nikotyna nie. Bardzo papierosy, pomidory, ogórki są, moje akurat, ale pomidory nie są odporne na mozaikę tytoniową i to jest wirus, który musiałbyś nie tylko usunąć pomidory, ale jeszcze całą glebę zdezynfekować, co już nie będzie ekologiczne, tak? Bo będzie naprawdę ostro i z tym, więc papierosami z dala od pomidorów. Czyli jak ktoś do mnie przyjdzie z fajeczką, to nie ma opcji. Wyganiaj. Karty tak. Alkohol. Zdezynfekowany. Alkohol jak najbardziej. Jak najbardziej, bo to musi być tak. No. Ja też nożyce w spirytusie dezynfekuję, jak wycinam liście, jak przechodzę z miejsca na miejsce, wchodzę też w rękawiczkach. Staram się nie zarazić, ale to i tak tego nie uniknę, bo tak mi coś. No bo wiem, że nikt u ciebie nie może sobie przyjść i poobrywać tobie na przykład liście, że ty to sama robisz. Nikogo nie wpuszczam do takich rzeczy.
Sama robisz wszystko? Sama. Moja córka. A dlaczego tak? Ludzie mają różne choroby i możemy coś tam nawlec, tak? No, no. A poza tym one mnie znają i wiedzą, że im nie obetnę głów, tylko listki. Spoko, spoko, spoko. Dobra, mamy sadzonkę, mamy glebę już ogarniętą, wszystko posprawdzane. Wiemy już, kiedy to wsadzić do gruntu, jaką sadzonkę najlepiej. Teraz mi powiedz, i o chorobach żeśmy sobie parę rzeczy powiedzieli, teraz mi powiedz, czy możemy uniknąć tych chorób, albo jakby zrobić, żeby no, jak największym, jak najbardziej zabezpieczyć te nasze sadzonki przed chorobami i później nasze krzaki z pomidorami, żeby tych chorób nie było. Dobrze kombinujesz, profilaktyka, no. Bardzo dobrze, jak zabezpieczać. Podają ludzie drożdże z mlekiem i to się faktycznie sprawdza. Jest to taka też odżywka, pożywka, którą opryskują liście. Może to działać na zasadzie trochę zajętego krzesła, ja jestem pierwszy. Aha. I patogen ci już nie wejdzie, tak? Są specjalne grzyby też do kupienia, bakterie, które też się rozpryskuje, tylko co i ruszcza opryski robić, bo one giną od temperatury, od słońca. Więc może jest to uciążliwe, ale nie jest to już wtedy sztuczne, tak? Jasne. Kiedyś dawano krowie mleko. Prosto z krowy, mleko do opryskiwacza i wchodziło się do takich tuneli, śmierdziało 2 tygodnie. No bo to mleko zaczęło się ważyć, nie? Tak. To... Ale chorób nie było. Dzisiaj dają właśnie drożdże z mlekiem, jest to jakiś sposób. Też roślina musi być dobrze odżywiona. Podawana jest gnojówka z pokrzywy, to jest bardzo fajne rozwiązanie, to jest azot, z tym, że tu trzeba być bardzo ostrożnym, z uwagi na to, że nieumiejętnie wykonana gnojówka może spowodować, że zalęgną się pasożyty jelitowe, które trudno nam będzie usunąć z własnych naszych organizmów. No, no. Zatem proponowałabym lanie do gleby. Tak, gleba wszystko przerobi, a nie po owocach. Nie ma potrzeby lania po owocach. Ale jak już się zresztą grona tworzą, to już nie jest potrzebny azot, więc ta pokrzywa już jest wykluczona, wyeliminowana. Wtedy zaopatrujemy w potas pomidory. A powiedz mi, skąd ten potas wziąć? Potas, no na przykład z żywokostu, ale to znowu jest gnojówka, znowu umiejętnie przeprowadzamy. A to gdzieś to tak rośnie normalnie na polu, czy to jakoś tam? Tak, ona rośnie wszędzie. Czyli trzeba sobie to wygooglować, wygooglujcie. Żywokost rośnie, jest taki fajny, duży przymokry. Żywokost. Żywokost, przy mokrych jesiabrowach, rzeczkach. Tam znajdziemy go najwięcej. I robimy z tego gnojówkę. Tak, i robimy z tego gnojówkę. Albo jest są też naturalne odżywki z potasem i pisze właśnie, że jest potas, fosfor, bor. To są wszystkie te najważniejsze rzeczy. Potem mamy też tutaj o tych chorobach. No ja wiadomo, potrzebna jest też dużo aksamitki w tunelu. Warto też dużo wysadzić aksamitki. Ślimaki nie lubią aksamitek, pozbędziemy ich. A powiedz mi, dobra, bo tu mówimy o pomidorach, ale ja mam ślimaki wszędzie. Na cukiniach, my mamy, po prostu my z tym walczymy. Jakbym tą aksamitkę sobie wszędzie wysadził. Tak, a w ogóle w warzywniaku powinny być aksamitki. Rośliny kwitnące, tak. Aha, kwitnące. I, tak, wszystkie, żeby przywołać jak najwięcej. Dużo przyleci zapylaczy też. To też. Czyli dużo kwiatów nasadzić, tak? Tak, kwiatów wszelkich, takich właśnie motylich, wszelkiego rodzaju. Tak, aksamitki jak najbardziej może być. Nasturcja może być. Wszystkie takie właśnie rośliny, zioła zresztą to są też. A powiedz mi, jak już te ślimaki tam u mnie są, bo wiem, mnie fizycznie je zbieramy, to powiedz mi, jak można z nimi jakoś zawalczyć w jakiś sposób? Czy ja myślę, do kumplin, karty i dużo piwa. A dlaczego piwo? No one ciągną do piwa, nie wiem, co to one mają takie ulubienie, ale po prostu wchodzą do tego piwa, topią się po prostu nagminnie. Na taką miskę może wkopać coś i piwa nalać. Tak, tak, wypić sobie część, resztę dać im. I one i rano zobaczysz, jak taka armia będzie szła nad ranem, tak? Co ty gadasz? Po słoną nocy, a rano znajdziesz tam dużo potopionych. To słyszycie? Miskę wkopujecie równo z ziemią, nalewacie tam piwo i sobie możecie nagrać filmik i później na TikToka wrzucić, jak tam armia ślimaków wam się utopiła. No. Najlepiej nie dopuszczać do takich sytuacji. Ja mam takie miejsca, mam chaszcza, gdzie te ślimaki sobie żyją. No, no. Bo ślimaki na przykład nie wybiorą sałaty i buraka, jeżeli będą miały mlecz. Aha. One wolą się te duże pod liście mlecza schować i w mleczu żerować, ale jak pousuwasz mlecz, żeby mieć wszędzie pięknie, żeby na miejsce żółto nie kwitło, no to będziesz miał je w ogródku, w warzywniaku. Aha, tam pychoty są też. No i widzę, że też już ostatnio to zauważyłem zresztą, że masz gdzieś tam gdzieniegdzie seler posadzony, bazylię chyba też tam gdzieś widziałem i powiedz mi, o co z tym chodzi, bo tak może rozwiniemy ten temat troszeczkę.
Zaraza tak nie wchodzi. Choroby tak nie wchodzą do tuneli. Może nie wchodzą, nie wiem, ale roślina jest na pewno jakaś odporniejsza. Mhm. Bardziej zależy. Część też tego zapachu nie lubi, czy owadów tych złych, bazylii zwłaszcza, uciekają od niej. Poza tym ja mam dużo gniazd, mam ileś tam gniazd os w tunelach, tam w szklarni, w domu. I one się też rozprawiają ze wszelkimi owadami, mniejszymi od siebie, a czasem większymi. Więc tutaj sobie wszystko działa samo w mikroklimacie. Jak na przykład siada mi mszyca wiosną na sadzonki i ja ją sobie obserwuję, ona po prostu siedzi na łodygach i nic nie robi, ona się nie rozmnaża. Mhm. Nawet stonka się pojawi, ale nie dokonałam do tej pory żadnego prysku, nic się nie wydarzyło. One po prostu padły. A jeżeli coś, to osy zrobią swoje. Pająki też tu mieszkają, także to jest wszystko. Cały ekosystem. Mikroekosystem i królowa. Najważniejsze, to właśnie wszędzie wszystko musi być poukładane. Dobra, mam jeszcze jedno takie pytanko do ciebie, a może jeszcze będzie ich kilka, zobaczymy. Jak zrobić, żeby po prostu zapylić te kwiaty? Zwołujemy jakąś naradę trzmieli, mówimy, słuchajcie, dzisiaj zapylacie ten rządek, jutro zapylacie ten rządek. No jak to ogarnąć, żeby to zapylić te kwiaty? Bo wiadomo, tych zapylających owadów jest coraz mniej, tak czy owak się o tym mówi. Przecież, nie? Tak. A widzę, że uli nie masz nigdzie, także... Nie mam uli. Zresztą pszczoła i tak nie przyleci do kwiata pomidora, bo on jest niepożywny dla niej. Czmiel tak. Aha. Ale pszczoła nie. Czmiel z innych powodów, bo jest wyrzucony. Więc musi czymś się żywić, nie? Aha, rozumiem. Więc to jest, a pszczoła nie, dla pszczoły to nie jest, jest nieatrakcyjne. Więc tutaj tak, mogą być czmiele, też jest hormonizacja, czyli specjalne takie opryski się daje na kwiaty, żeby doszło do zapylenia. Można tak robić, a można się przejść między 9 a 10 godziny, potrząść krzaczkiem. Rano, do 10. Tak, bo to wtedy jest tak, rosy już nie ma i nie ma jeszcze wysokiej temperatury. Aha. I to, bo one są samopylne. One nie potrzebują tutaj jakichś specjalnych armii czmieli. Są samopylne i się zapylą, tylko mówię, no tu potrzebny jest ten odpowiedni przedział czasowy. Jeśli chcemy natomiast osiągnąć nasiona, wyciągnąć sobie, to już nie robimy takich rzeczy jak czmiele czy hormonizacja, bo wtedy brak jest zygoty w pyłku, więc ten pyłek już jest płonny i on jest uszkodzony. Dlatego trzeba, jeżeli chcemy dla siebie wytworzyć nasiono, to trzęsiemy krzakiem. Aha, a ja tutaj tyle razy latam, że ja tutaj... Ja tu jestem na przestrzał, one są od wiosny otwarte, tunele, więc... Dobra, a powiedz mi, jeśli chcemy nasiona zbierać, to też na pewno z jakiegoś, nie wiem, z jakiego pomidora, tego na dole, u góry, w środku, bo to pewnie jest też jakaś zależność. Też jest ważne. Pierwsze grono nie, pierwsze trzeba zjeść. Aha. Ale też tam mogą być błędy w nasionach. To pierwsze grono jemy i co, z którego teraz? Drugie, trzecie. Pewnie tam czwarte. Wystarczy, no przecież to z jednego grona, z jednego pomidora. To znaczy z tego to jest tylko 100 nasion, bo to jest sam miąższ. Ale w takich innych pomidorach mamy masę nasion. Wybieramy sobie wtedy ładne nasionka do wody na 48 godzin. Do wody? Tak, sfermentowały. To czekaj, no dobra, i co, to ma sfermentować i co dalej? Tak, i po tych 48 godzinach nasitko sobie biorę, przepłukuję, wyczyszczę z tej galaretki, jak jeszcze została. Wysuszam, opisuję, żeby nie zapomnieć. Jasne. Bo dopiero wiosną i zatrzymuję to w temperaturze pokojowej. One mogą być 6 lat przechowywane, te nasiona. No, widzisz, to tego w ogóle sposobu, że to trzeba wrzucić do wody, żeby to sfermentowało, to nawet o tym nie wiedziałem. No, widzisz, są takie... W kwestii chorób. To jest też takie zabezpieczenie. Wyższych gron nie polecam, bo wejdzie jakaś choroba, bo to już robi się lipiec, zaraz się pojawiają różne historie, więc mogą być skażone, więc nie. Dobra, słuchaj, powiedziałaś mi, że gnojówkę mogę zrobić sobie z pokrzywy i podlewać tego pomidora, oczywiście nie po pomidorze, tylko od razu do gleby. Powiedz mi drożdże. Też do gleby od razu? Nie, do gleby akurat drożdży nie możesz, bo zmienisz pH i pomidor ci nie będzie rósł jak należy. Aha. Drożdże mają rolę zajęcia krzesła na liściu. Rozumiem. Żeby nie wszedł patogen. Jasne. Jeżeli to się uda, tak, przy drożdżach. Albo mamy drożdże na liście, albo patogeny, więc lepiej mieć drożdże. Tak, lepiej mieć drożdże i nie do ziemi, tak? To akurat rozumiem. Nie. Dobra, gdzieś tam też widziałem jakieś, że tam kartony podkładają się z tego, mega zadowoleni ludzie. Fajnie, tam jest formalina, tam jest klej.
Chciał być po formalinie. No słabo, nie? Słabo. No, to... Nie, nie, odradzam kartony. To żadnych kartonów nie podkładać. Nie, to co jest sklejone, tak, to nie podkładać. No to tak jest. Słomą się wykłada, owszem, ale ze sprawdzonego gospodarstwa. Mhm. Dlatego, że jest używany Roundup, ten nasz sławny. Antywylegacze. Tak, i niestety potem on jest w słomie i mhm. wprowadzamy go sobie dobrowolnie do jasne. Własnych ogrodów. Więc jeżeli słoma, no to z ekologicznych gospodarstw. Mhm. Albo się dopytać, dowiedzieć, czy ktoś tam musiał użyć tego, mhm. tego Roundupu, tego glifosadu. Dobra, czyli tak, gnojówka od razu do gleby, drożdże jak najbardziej można po liściach polać, po owocach też ale można? Nie, tak, można, ale nie do gleby. Nie do gleby, bo obniżamy pH, czy tam zmieniamy tak. pH, tak? Żadnych kartonów, żadnych rzeczy klejonych, no bo to wprowadzamy faktycznie chemię do swojego to jest tak tunelu. Tak, to jest, przepraszam, tak jak z jodyną, bo mówią, ja daję jodynę i jestem eko. Jakie eko, jak tam jest jodek potasu? Aha. A jodek potasu jest syntetycznym środkiem i nie ma nic wspólnego z potasem. Jodek potasu jest sztuczny i wprowadzamy sztuczne rzeczy mm-hmm. do swojego ogrodu. To albo jesteśmy eko, albo nie eko, bo ja nie wiem teraz. No właśnie. No to dlatego jak się, może czasem warto obalić niektóre mity, bo jak się słucha, to trzeba sprawdzić, tak? Mm-hmm. Sprawdzić skład danej produktu, substancji, którą chcemy wprowadzić. Zobaczyć na przykład jak mm-hmm. przy glebie, jak mówimy, ziemię kupujemy, skąd ona jest, przeczytać, czy gdzieś nie ma jakiejś historii, z nasionami, wiemy jak jest, tak, mamy malinowy, tu chyba, o tu jest malinowy, to jest malinowy pomidor nasz, tak, ale wiesz, że nasiona w Niemczech są rozpakowywane do torebek? Przepakowywane? Tak. No nie mam pojęcia. A wiesz, skąd one do tych Niemczech przybyły? Z Holandii? Z Polski? Też na H, ale CH. Z Chin! Brawo! O, widzisz. Dużo wiesz! No, ja tak się pomyślałem, co przychodzi skąd w tym świecie teraz. Wszystko z Chin. Czyli aha, o, czyli ten malinowy to sobie przyjechał z Chin do Niemiec, w Niemczech przepakowują i sprzedają w Polsce. Tak. Biznes. Biznes. No. Niestety, ale Zachód lepi się, znaczy korporacje na nasionach robią ogromne biznesy. W Polsce szkoda, że nie. Mhm. U nas to, mamy też firmy polskie rodzime i jak ktoś by chciał, poszukał, to znajdzie, bo jest taka firma. Może ich jest więcej, ja korzystam z jednej. Mhm. I tutaj jestem jej pewna w 100%, bo nigdy nie było pomyłek w paczkach. Mm-hmm. Zawsze były bardzo dobrej jakości nasiona, mm-hmm. czy to fasolki, czy przeróżne. I duże nasiona, i małe. Jasne. Kiełkowalność 100%. Również kupuję z Holandii. Profesjonalne i też są bardzo dobre. Mm-hmm. Więc tu nie możemy robić przypadkowych zakupów. Kupię sobie sweter, a przy okazji sobie paczkę nasion. Nie tak. No, rozumiem. Rozumiem. Czyli głównie sklepy ogrodnicze, poszukać w internecie najlepiej rodzimych jakichś firm, które sprzedają które nasiona. Są 50-70 lat na rynku. O, proszę bardzo. Ja nawet nie wiem, jaka to może być firma. Jest. Ale pewnie mi to zdradzisz. Zdradzę. A wy się pytajcie w komentarzach, jaka to jest firma, to podejrzewam, to Damian że... powie. To... Bo już będzie... Do... Albo ja odpowiem, albo ty odpowiesz. Dobrze, okay. Zależy, kto pierwszy do komentarza dotrze. Ta firma zasługuje na to, żeby o niej wspomnieć, bo przez tyle lat, co ja używam, nigdy nie miałam zastrzeżeń. W tym roku doszło do dużych pomyłek w nasionach pomidoru. Był duży szum w internecie o tym. Mm-hmm. A ja kupiłam, bo to akurat tutaj chodziło... Ale nie w tej firmie. Po prostu pisali, że nie to, że kupili paczkę i wyrosło coś innego. Aha. I ja też miałam tą odmianę i mówię, no to ładnie, to się poskładam teraz. Mhm. A wyrosło to, co było napisane, ale z tej firmy. Aha. Oni, nie wiem, z jakich firm oni to kupowali, z tej naszej polskiej rodzimej firmy. Każde nasiono wyrosło tak, jak było napisane. Aha. Jeżeli widzicie, no to jak to z Chin przyjechało gdzieś tam do Niemiec i tam przepakowali to wszystko, to gdzieś ktoś się tam pomylił, ktoś tam nie doczytał czegoś. No, tak nie mogło wiemy, być. Jak to, no. jak to idzie, ale gdzieś no, mamy globalizację, tak? No tak. Ktoś zjadnie toperza w jednym kontynencie, a w Polsce trzeba łokciem otwierać klamkę. No to. Globalizacja. No tak to jest. Dobra, słuchaj, może pokażmy parę pomidorów, bo masz do tych pomidorów dużo. Dużo różnych odmian. No proszę, to jest Berkeley, amerykańska odmiana. Mogę przekroić? Przekroję wzdłuż, szerzej, jak Ci się podoba. Zrobimy to po chamsku, przekroimy go na środku. Zobaczcie. Można przekroić jeszcze tak. Poczekaj. Tak, o, połóż go na te plecy teraz. Mhm. Przekroj go tak, jaką ma strukturę. Aha, no tak. No, piękny jest. Tak. To jest jeszcze troszeczkę do dojrzenia mu tutaj brakuje. Tutaj jest odmiana Ruby Surprise.
Ruby Surprise. Co to jest za odmiana, mówisz? Ruby Surprise. I tu akurat jest autostrada, a zatem nie pobieramy nasion z takiego pomidora. Pomidor, jeżeli chcemy pobrać nasiona, ma być idealny wygląd. Aha, czyli bez takich tutaj... Bez takich historii, bez autostrad. Bez autostrad, dobra. No dobra, zobaczmy, jak on w środku wygląda. Spróbuj go sobie, jest bardzo mięsisty. Zobacz, prawie pestek nie ma. Poczekaj. To się też nadaje. Mamy problemy tutaj ze słońcem, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze zobaczycie. Nie umieszkam go spróbować oczywiście, poczekaj. Koniecznie. Petarda. Berkeleja byś musiał spróbować. Czekaj. Też jest pyszny, słodziutki i prawie żadnych pestek. Bardzo mięsisty jest, to jest nasz polski, to jest bycze rogi opałka. Przetnij go nawet tak wzdłuż. W ten sposób? Żeby zobaczyć, co mamy w środku. On jest mały akurat, bo są większe. I mamy z jednej strony nasionka, koniec, reszta to są... Idealne na przeciery. Na przeciery, tak. To są idealne na przeciery. To jest... Zaraz nam tu desek zabraknie. Teraz zjemy to wszystko i kroimy dalej. To jest właśnie Red Pier. Red Pier, tak? Tak, Red Pier. Zobaczymy, jak to w środku wygląda. To on też takim piernicze. Zobacz, sama masa pomidora, zero prawie tych pestek, zobacz. Zobacz, może tak zobaczymy. Skoro już kroję, mogę kroić. Świetny ten pomidor jest. Trochę mniejsze, to jest Indigo Blue Pea. Następny, ciemny. Ten już jest taki typowy, bo to jest bardziej koktajlówka, ale jest dosyć duży przekrój. Zobacz, jak wygląda. Ale to jest to samo? Tak, tylko że jest większym. Przekrój go nie tak teraz, a tak, o. Żeby go zobaczyć, jaki ładny, nie? Aha, weź świetnie go wygląda. Na kanapeczkę, jak to pięknie wygląda. Tak, czekaj, ja sobie zaraz go zjem. A jedz. Ale smakowo już jest inny, jak ten, co przedtem jadłem. Tutaj to jest kopia. To są nowy. Musisz właśnie smakowo też powiedzieć, jak ci smakuje. To jest, że tak powiem, z pierwszych pomidorów. Jeden z pierwszych pomidorów? Tak jest. To właśnie złote jabłko. Aha, ten, co mówiłeś, że pierwsze były zielone, a później były tak. U Azteków. U Azteków, tak. Dobrze, no to kroimy. O kurczę, on fajnie wygląda tutaj. Dobra, poczekaj, ja sobie to zrobię miejsce, tylko jeszcze przykroimy. Zobacz, jak pięknie wygląda. To są prawdziwe pomidorki. No i tu jest nasz malinowy, tak? Oczywiście jest autostrada, więc nie nadaje się do pobierania nasion. Poczekaj, ja tylko sobie to zrobię miejsce. Tak, proszę bardzo. To jest nasz malinowy, tak? Tak. No jeszcze nie dojrzały gdzieś jest. No spokojnie, to wszystko się zaczyna dopiero, nie? Tak jest. Poczekaj, Jola, bo ja tego jeszcze chcę spróbować. Koniecznie. Bo nie wygląda. No świetnie wygląda. No i skoro to jest jeden z pierwszych pomidorów. Mogę ja troszeczkę? Jasne. Poczęstujecie. Dziękuję. Proszę bardzo. O rany. Dobry. Pychota, nie? O rany. No to jest pomidor. To każdy pomidor inaczej smakuje. Oh my god. Ma tu wszystko. Ale pycha. Nie trzeba soli do nich. Ale super pomidory. A to jest za tracolula z Meksyku. Co to jest? Tracolula. Tracolula. Meksykańska. Nasiona z Meksyku. To są te, które tak tu... O kurczę. Sam miąższ. Tak. I nie dość, że ładne, to jeszcze delikatna skórka, sam miąższ i smaczne. Zobacz to. Pomidorek. To jest pomidorek, zobaczcie. To są prawdziwe pomidory. Tego też tego spróbujemy, Jola. Trzymaj. Kupiłam je, bo nazywają się Kosmos, ale zobacz, jak sam się prezentują. Z uwagi na nazwę, bo lubię Kosmos. Pomidory Kosmos. Zobaczcie, ile odmian. Ciemne w środku, fajne. Poczekaj.
Wiadomo, im więcej dojrzalszy, tym bardziej ciemny. No jasne. Spróbuję tutaj tą odmianę. To jest też perłowy. To pomidor perłowy, tak? Bardzo tak. Fajny kolorek ma. Teraz tak dookoła. Szkoda, że nam te światło trochę tutaj, trochę słońce nam przeszkadza, no tak. Nic nie zrobimy lepiej. Ale wygląda super. O, będzie fajnie widać. Możesz go przykroić. O jak. Super, nie? Żółciutki. To nawet jak nie pomidor. Nie? Czekaj. Sam miąż. Ale wiecie co, że kopię jeszcze zjem, bo mi strasznie zasmakowała. Częstuj się. Częstuj się, jakbyś sama je wyhodowała. Ale widzę, że zostawię sobie na nasiona. Ona musi zostać u mnie. O ja cię. No super. To co, po tym pokazie teraz, jak widzieliście, że to jest tylko kilka odmian, a jak się bardzo różnią. To jest syberyjska odmiana tygrys. Aha, dobra. Powinna być dojrzalsza trochę, nie? Czerń zostaje, tylko żeby była bardziej czerwona tutaj. Mhm. Tygrys syberyjski. Tak. Szablozębny. Nie jest właśnie soczysty, ma galaretkę, nie jest soczysty, bo jak jemy w całości, taki większy, to nawet dla mnie spłynie sok po brodzie, wszystko ładnie się zjada. A to jeszcze Japończyk. O. To jest taka odmiana koktajlowa. Koktajlowy Japończyk. Będzie, że niektóre się tak mało różnią między sobą, że kurczę, mając w ogrodzie, to nawet bym nie wiedział, co mam. Ale jak wchodzisz do nich, rozmawiasz z nimi, mówisz, witaj maliniak, to one tak ci odpowiedzą. No, to już wiesz, tak, Damianie. Widać, że wiesz, z kim gadasz. W imieniu będziesz z nimi rozmawiał. Też sam miąż. Tylko, o, widzisz, musi dojrzeć, nie? Ja tak zerwałam. No jasne. Okej, próbowaliśmy pomidorów z całego świata, z różnych kontynentów, z różnych zakątków świata i też takie historyczne sprawy jak ten żółty, to był tym drugim pomidorem u Azteków, dobrze mówię? Tak, bardzo dobrze, brawo. To teraz pokaż, jak się kisi pomidory, bo podobno masz bardzo dobry sposób i no dobra, no to co, to zaczynamy kisić, tak? Wszystko można kisić, prawda? Pomidory też, zwłaszcza, że mamy, jesteśmy teraz w szczycie sezonu pomidorowego. I kisimy je tak jak ogórki. Żadna filozofia. Czyli tak samo. Czyli tak samo. Dobra, tylko teraz jak kisimy, to co, ten koper wkładamy czy nie wkładamy? Ostatnio żeśmy go nie włożyli, to dlaczego? No, robiliśmy zamieszania, ale bo nie było go widać, a teraz mamy słoik, no. Jak go nie będzie, to zauważymy, albo sobie nam przypomną, że nawaliliśmy z kopra. No ale to nam na pewno powiedzą. Tak, żeby... Słuchaj, widzowie wszystkie błędy nam wytkną, ty się nie przejmuj. Dziękujemy za nie. No, dziękujemy za te błędy. Piszcie tam pod spodem. My się bardzo cieszymy, że możemy się na własnych błędach uczyć. Tak. Tym bardziej, jak nam ktoś wytknie. Ale ten koper to był na zagrychę w zasadzie. Tam nie do końca musiał iść do tego garka. No powiem ci, nic się nie stało. No, nic? Nie. Dobrze. No bo to ogórki to i tak już zjedzone. Tak? To, no, bo coś, to było solne, więc wiesz. No, więc dobra. Krótko. To co? Zaczynamy. Damy znowu jak wtedy liścia pod spód. Teraz musimy tak zrobić estetycznie. Bo żeby, teraz widać. Tak, bo teraz wszystko będzie widać. Można to ustawić w kuchni jako taką dekorację. Będzie czosnek potrzebny, to ja ci może od razu obiorę, tak, co? Proszę. Kilka ząbków. Tutaj sobie weź nożyk. Jeszcze parę kwiatków. Jeszcze potem położymy z boku. Może go tak... o, proszę. To jest oczywiście harnaś. Czyli znowu eko. Znowu eko. I po polsku. I po polsku. Żadne bez herbicydów. Żadne chińskie badziewia. Polskie. No to zresztą widać po korzonku, tak? Że jeszcze nie trafił do żadnego pośrednika, tak? Bo jeszcze jest korzeń. Tak. Aha. Jest mocno obcięty, tak równo i no też nie wiadomo skąd jest. Od razu tutaj wrzucać? No tak, nie? Tak. Tak, to ty będziesz powoli wrzucać, a ja będę szukać pomidorów, tych, których niektórych próbowaliśmy i będę pomału je tam wkładać. O, zobacz, widzisz, tu akurat mam pęknięcie w pomidorze, one się pojawiają i to jest przyczyną, może być brak potasu, wtedy jest mocno tak szeroko rozpęknięty,
albo też niewłaściwe podlewanie. Ale nie jest to jakaś znieliznanie? Nie, to nie jest choroba, bo widzisz, że jest wszystko w porządku. To jest zaschnięta, taka zabliźniona pęknięcie. I pęka pomidor często, jeżeli nierówno podlewamy. Nawalimy tej wody i czekamy tydzień czy kilka dni. Aha, aż wyschnie. Tak, a on wtedy pije na zapas, tak? I skórka jest, ona jest elastyczna, ale nie aż tak. Jak w ogórku, rozumiem, że nie pęknie, jest delikatna. I wtedy mamy tutaj gdzieś idą pęknięcia, potem wydają się choroby grzybowe, no i jest cała historia. Więc podlewanie musi być równomierne. Równomierne. Bardzo dobrze, równomierne. Masz pomidory, uprawiasz to, wiesz, rozmawiasz z nimi, grasz w karty. I co, nakuwasz te pomidory jeszcze raz? Tak, żeby tu ładnie weszły. Ta nasza woda zalewa. No, tutaj gruba skórka, ale poczekaj, będzie. Będą inne. Jeden czosnek to będę dorzucał, bo tam czosnek chyba nie, nigdy za dużo. Czosnku nigdy za dużo. Można go zjeść później przecież, tak? Ty kisisz też, dajesz przepisy, tak? Na tak. Ale tu się soku polało. Się wszystko ukisi. Pomidorki i czosnek. A czy wiesz, czemu się nakuwa widelcem? Według ciebie, ty jesteś ekspertem od spraw, że tak ładnie ułożymy, żeby było widać, nie? Wiesz co, no nakuwa się chyba, żeby ta sól się do środka dostała, nie? Czy jak? Tam się wymieszały soczki. I też udamy, żeby tak ładnie ujoli w kuchnię dekorował. Tak. Blat. Się tak zastanawiam, jakby te ogórki ponakuwać. Jaki to by był efekt? Przecinają tak na krzyż końcówkę, tak? Też robią tak. Niby, że chodzi o przyspieszenie, nie? Kiszenie. No. No niestety, czasem zapomnę ogonek usunąć nawet. A pan, panie Damianie, ładnie. No ja tu walczę z tym czosnkiem, wiesz. Ale mój czosnek bardzo szybko się obiera, on bardzo jest łatwy w obieraniu właśnie. To są duże ząbki. Możesz nawet zrobić tak, że tutaj tą resztę wianka, jak tutaj to widzisz, przetnij tak, o, i tak ładnie zrobimy, będzie tak. Aha. Tak ujoli dekoracyjnie. No jasne. Gdzie piękne. Pięknie to będzie przy substancji zmrożonej wyglądało. Do tego z pomidorkiem. No. No też możesz tak zrobić taką dekorację jakiegoś, nie wiem, co ty tam, blackjacka koło tych pomidorów postawisz. I tyle. Niech stoi. Niech stoi, nie? Aż się ukiszą. Tutaj teraz jeszcze im damy, udekorujemy chrzanem. Okay. Ale powiem ci, że ten pomysł tak sobie, że z tymi kartami, z kolegami w szklarni, wśród pomidorów, to nawet fajne. No mówię. Człowiekowi nie jest nudno, tak? Towarzystwo ma. Ten pomidor też nie jest taki smutny. Butelek, tak. Zobaczmy jak, o, ale no to jest wygląd. I teraz tą zdrową skórką umieść tak. Aha. I co? Jak pięknie. Elegancko. Tutaj trzeba będzie to obciąć ten korzonek. Poczekaj, może ja dam, dobrze, zrobię to, bo to... Dobrze, jesteś mniejszy ode mnie. Może... Ostrożnie, żeby ci się nóż nie omsknął. Piękny kolor pomidorki. Myślę, że tak wystarczy z pewnością. Tak, tak, no i teraz też z tej strony gdzieś... Zaaplikujemy ten czosniczek. To cała główka czosnku duża wyszła. No to co? Także słuchajcie, tak piękny jest ten słoik z pomidorami, że chyba go nie będziemy otwierać. Będzie w kuchni jako dekoracja, bo są przepiękne. A nie wiem, bo ktoś przyjdzie do was i zaraz zażąda konsumpcji. Trzeba będzie to schować. Są. Schować przed gośćmi trzeba to. Te żółte też są bardzo smaczne, te pomidory, bardzo takie do picia, zalewają tego soku, nie? I naprawdę jak ktoś chce taki wodny pomidor z dobrym smakiem, to z tego jak najbardziej. Taki niech się zaopatrzy. Ja to jestem amatorem w uprawie pomidorów, dopiero w profesjonalistę wejdę, ale na razie... To już wygląda profesjonalnie, także wiesz. Dziękuję bardzo, staram się. Przynajmniej ten smak, może wiesz co, ten profesjonalizm jest taki trochę przechwalony, bo u ciebie tak dobrze smakują te pomidory, że po prostu to wiesz, profesjonalista to zrobi wszystkie takie same, u ciebie każdy ma ten odpowiedni smak. To znaczy ja wszystko muszę jakby, że tak powiem, na oko i porozumieć się z pomidorami, zrozumieć ich mowę, bo ja nie mam komputerów, bo komputer pokaże pip, pip za wilgotno, pip, pip za zimno, za ciepło, dodać czegoś, tak? Komputer, tylko idziesz, pracujesz jakby, jesteś wykonawcą komputera. Jak wchodzę, no to patrzę, a
tutaj przegięłam, tu nie zrobiłam tego, tu mi pniki urosły, a ten to chyba ma się napadnięcie. Więc, o, ten chyba zachorował, usunę go z tunelu całkowicie do worka, żeby nie roznieść zarazy czy choroby. Bo ja tak z tym walczę na przykład, nie, że jeżeli widzę, że zachoruje sadzonka, że się nawet duża z owocami, a pojawiło się na jakieś dziwne liści, na liściach zmiany, które nie są zwykłymi zmianami niedoboru czy nadmiaru, no to po prostu do worka jest wywleczony. No, no, inaczej nie, bo nie mogę poświęcić jedno, żeby ocalić resztę. No pewnie, że tak. Trzeba tak. Że troszkę kwiatka, żeby było ładnie. Może za dużo, żeby nie było, ale niech tam zieleniny za dużo. Nigdy za dużo. O. Super. To może zasolisz teraz wodę tradycyjnie, bo soliłeś przy kiszeniu ogórków. Proszę cię, abyś również ją... Jest 2 litry wody, tak? Tak, jest 2 litry wody. Trochę odparowało, bo tutaj już gadamy. Ale... Wiesz co, ja tak solę łyżkę, ale ja wiem, że te 2 łyżki. To jak to zrobimy? 1,5 łyżki. To zrób tak, żebyśmy się nie pokłócili, ale my się nie kłócimy. Nie, my się nie kłócimy. Dobra, 2 litry wody, 3 łyżki soli. 3 łyżki? Aha. A no po 1,5 na ten, znowu matematyka. A to nic, ja z matematyką na bakier jestem. Daj mi tą łyżkę, może to pomieszam, tak? Rozmieszam to wszystko. Nie było jakiegoś piachu, bo to... Jesteśmy to w plenerze. W plenerze jesteśmy, tak, to wszystko się może zdarzyć. Tak jak ty będziesz sobie mieszał i co tu jeszcze mogę dodać? Papryki widzę, że masz. Tak, to jest papryka z chile, najsłodsza na świecie, zaraz popróbuję ją. Jeszcze tu troszkę jej dojrzała, ona już jest przeciemna. To jest... papryki nie uprawiać jak pomidora, tak? Czyli usuwamy z dołu wilki, czyli jak masz rośnie papryka i wolnej nawet 5 mm głębiej posadzi niż jest w doniczce przeniesione, jak ją czy kupujesz, bo będzie chorować krzak. Bo pomidora to sam głębiej wtedy. Pomidora tak, po same uszy, tak można. Ale nie paprykę, to już jest coś innego. I później jak on sobie rośnie, on wypuszcza tam 3-4 pędy, to na dole są liście, które też są puścić pędy, wszystkie usuwamy, obrywamy na łodydze głównej, a później już sobie rośnie. I pierwszy kwiat, jaki jest, bezwzględnie musi być usuwany, to jest ten przesąd, bo ten pierwszy kwiat będzie się robić owoc i będzie hamował rozwój papryki. Aha, rozumiem. Musimy usunąć, nie żałować, bo ja nieraz też przeciągnę i patrzę, już jest taka papryka z pierwszego kwiatu. Raz, że rozsadza mi te odłogi, tak, mało się nie połamią, na dwa stoi, tak? A ta, która ma oberwane, już jest dużo wyższa. Więc to musimy zrobić. I potem już nic nie robimy więcej, tak? Obrywamy nasze gotowe. Piękna ta papryka jest. Tak, zaraz ją spróbuję. Dobra, słuchaj, no wodę zamieszałem, wymieszałem, sól rozpuściłem. No czuję się jak nad morzem. Bryza morska. Dobra, ja to zaleję, bo ty nie będziesz ciężarów nosiła, się dosyć tutaj napracujesz. Kurde, to wymierzyłaś. No, ja ci powiem, że mi pogoda pomogła, przyroda, bo odparowało jeszcze trochę, nie? A powiedz mi teraz co, i to zamykamy na ekstra, czy...? Nie. Na razie zamykasz tylko tak sobie, tak o sobie. Tylko tak i później dopiero, jak już się ukisi, zamykasz na stałe. I albo jesz, albo chowasz do piwniczki. Jasne. No i to cały przepis. Dobra, to jeszcze powiedz mi, ile to kisimy? Tydzień, dwa. No bo tak, jak ogórki, co? Od temperatury zależy też otoczenie, nie? Tak, to brzmi, Damian, jesteś znawcą. No ja wiem, ale wiesz, no ty jesteś, ja jestem znawcą, a ty jesteś ekspertem, no co? Nie, to wiesz. Ja ci produkuję pomidorka, a ty go obrób. No dobra, tak to będziemy robili. W swoich kuchennych, Damian, kuchnia od kuchni, bo ty to zrobisz lepiej niż ja ci mogę dostarczyć towar bardzo dobry, jakości i wyglądu, a ty rób z tym, ja chętnie cię będę oglądać, bo mnie tam ciekawi. A właśnie chciałam zapytać, bo eksperta, bo to jest sok, bo jak mi zostanie, albo są nieładne, popękane pomidory, to robię sok i chcę, żebyś jest zagrzany, ale żebyś spróbował, czy on jest dobry według ciebie. To już jest cały słoik dla mnie, bo tu szklanek nie mamy. Tak, nie, pijesz ze słoika jak zawsze. Skąd wiesz, że ja zawsze ze słoika walę? No bo ostatnio, jadę ze słoika. Ja zawsze ze słoika, także zdrówko, pijemy sok od Beaty. Ale pachniało, pięknie. Pięknie pachnie, zobaczcie. Pięknie, nie? Ale pachnie. No, się od razu poczułam. Daj troszkę, no daj ją mi trochę. I co? Kurde, dobre, co ty tu dodałaś? Pieprz i sól. Tylko? Nie daję cukru, bo niektórzy ludzie nie lubią cukru, nie mogą. Wiesz co? Ten twój, kurde, ja wiem dlaczego on jest taki dobry. Od tych pomidorów dobrych. No na pewno. Ale bo mój taki dobry nie jest. Czekaj, Ola, zaraz. Sam sok, bo ja tak robię, że nie gotuję, tylko tak zagrzewam. Aha. Żeby one się grzały i puszczały ten sok. Wiesz co, ja robię, ja ogólnie to wyciskam z tego.
A ja właśnie, no ciekawe. I później dopiero zagrzewam, wiesz? Aha, no to też bo, jest. No, ale tak jak u nas na też przykład... Też męczę przez sitko. Troszkę cieplutki, ale jakby tak schłodzić. Zagrzał się, no tutaj, ale dobrze. To jest piękne właśnie, wiesz, to tym latem, że masz te pomidory, że takie fajne rzeczy możesz sobie zrobić. No zimą zresztą otwierasz taki słoik, to też petarda, nie? Ale teraz to tak można na bieżąco to sobie wszystko konsumować, nie? Tak, tak. Tak jak jest boom na truskawki, na czereśnie, na wiśnie, tak mamy teraz pomidory, kurczę, nie? Tak, i się, wiesz. Tak, tak. No przecież zobacz, ten słoik to jest mistrzostwo świata, jak on pięknie wygląda. Super. No dobra, co będziemy kończyli? Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, czy byście chcieli jeszcze jakiś film, ale nie wiem, o czym jeszcze możemy film zrobić tutaj. Ja więc ale pytajcie się, bo tematów jeszcze zostało wiele do omówienia. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, zapytajcie się, my to poskładamy i może jeszcze się kiedyś spotkamy. Już może nie przy pomidorach, może nie przy ogórkach, ale spotkamy się może przy grillu i sobie opowiemy o jakichś tam rzeczach, które was interesują. Po prostu zrobimy sobie takie po prostu spotkanie lightowe, nie w pełnym słońcu. No. Ja czegoś się potasem uzupełnimy. No potasem się, ja to też przywiozę, żeby się, wiesz, uzupełnić takimi różnymi rzeczami. Więc pomidory widzieliście, zaprezentowaliśmy wspólnie z Beatą te pomidory. Takie pomidory to są pomidory jakby hodowane w domu, są naturalnie hodowane, bez żadnych pestycydów, są tu różne odmiany. Widzicie, Beata ma ogromną wiedzę o tych pomidorach i uwierzcie mi, tu każdy pomidor smakuje inaczej. Myślę, że tak jak właśnie powinien smakować, bo takie odmiany jak tu są, to ja w życiu nie widziałem, ani też nie próbowałem. Jeżeli was to interesuje, jeżeli byście chcieli sobie zrobić taki słoik, kisić takich pomidorów, naprawdę ekologicznych, takich prawdziwych pomidorów, to ja was zapraszam do Beaty Mulki, do Konotopu na Sulechowską 9. I tutaj na pewno będziecie mogli się zaopatrzyć takie właśnie pomidory. Tak, pomidory, które rozmawiają z ludźmi. No właśnie, rozmawiające pomidory. Tak jest. O, super. Które są dokarmione CO2. O, widzicie. Także zapraszamy serdecznie, tak? Ja wiesz, mówię w twoim imieniu, ale chyba też ja zapraszasz. Oczywiście, zapraszam jak najbardziej państwa, kto chce obejrzeć, zobaczyć, spróbować te pomidory z różnych stron świata, również z Polski, tak jak ta opałka czy malinowe, to bardzo proszę. U nas jest zawsze otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracujemy 26 godzin na 24, bo ja 2 godziny wcześniej wstaję. No to nieźle. No my mamy trochę inny system, ale może nie będę wspominał. Tak, o tym no, musisz powiedzieć. No to ci znowu powiem. Dobra, pozdrawiamy was serdecznie i do zobaczenia. Do widzenia.